Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się po raz kolejny w grze Mortal Shell. A więc tak, w dzisiejszym epizodzie powiem szczerze, raczej chciałbym opuścić to miejsce, bo jak się okazało, jest to dosyć trudne. I udać się z powrotem do Falgrim w celu zbierania materiałów. Być może odnalezienia pozostałych tych, no, próbków, no, broni. No jak zapewne, no większość z was pewnie wie, w tej grze są co najmniej 4 bronie, co też udowodnił fragment, kiedy dołączyłem do tego dziwnego trybu, jakby jestem jakąś siostrą czy coś. Więc tak, mamy dostępne 3, jeszcze 4 nam została. Plus jest jeszcze co chyba, nie pamiętam jak to się nazywało, ale tam coś było, jakieś z kataną w ogóle się pokazywało na opisach, więc obstawiam, że jest co najmniej 5. I wiecie, fajnie by było mieć po prostu odnalezione wszystkie te bronie, żeby wiedzieć, która jest najlepsza dla mnie do stosowania. I inne takie kwestie. No plus jeszcze kwestia samego w sobie tego pasu, który ma, wiecie, ulepszać bronię. Też przydałoby się trochę znaleźć. I też inne takie sprawy. Więc tak, no i przy okazji da się zauważyć, mamy dużo więcej materiałów pod postacią zarówno przebłysków, jak i paru. No i grzybków. Powiem wam szczerze, że trochę po prostu mi się nafarmiło tutaj w wolnej chwili, więc tak. Mamy to wszystko i jak mówiłem, dzisiaj raczej to opuszczamy i spróbujemy może odnaleźć kolejnego trupka. No, mamy 2 z 4. Jak też zapowiada, to powiedzmy, jak to się nazywało, no wiecie, to taka komnata cmentarna, tam były tak jakby cienie czy mgły, nie wiem jak to nazwać. Ale ogólnie 3 były, kiedy przyszliśmy po raz pierwszy. Kiedy zdobyliśmy Tiela, były już tylko 2. A na jednym z tych miejsc oczywiście leżał, czy na jednym z innych miejsc leżał właśnie Haros, więc no. Okej, dobra. Ja chciałem mówić coś dalej, ale w sumie zdecydowanie ciężko będzie mi się przyruszyć, powiem szczerze, na tą maczugę z miecza ostatnio. Żeby nie było maczuga fajna i w ogóle, ale ja nie ma tej potęgi co ostrze męczennika, więc trochę ciężko będzie mi się przerzucić momentami. No dobra, mniejsza z tym. Oczywiście, nie potrafię nawet dobrze wyczuć momentu ani nic. To się mówi, że grzybki szybko zmarnuje wszystkie, które nafarmiłem. Ale cóż, taki urok. Więc tak. Jesteśmy tutaj z powrotem i tam nadal te całe skrzynie. Więc no. Nawet nie wiem co w sumie mam więcej o tym powiedzieć. Są zamknięte i do tej pory nie wiem jak je otworzyć. Będę teraz powiedzieć tylko tyle, że jeszcze się z tego, że udało się pokonać ostatecznie Haderna i zdobyć maczugę i w ogóle to jest jakaś znajdźka. Więc tak, zaraz ją podniesiemy, tylko muszę przeżyć. I co to jest? Nieznana figurka. Okej. Mamy lalka na podobieństwo czcigodnej duszy. A. Dobra. Warto wiedzieć, mamy coś. Przy okazji to chyba też jest jakaś znajdźka, której nie podniosłem. To tak jakby świeci, jakby coś tu było. I zastygły tar. Okej, dobra. Właśnie worki są. Ciekawe, czy da się je jakoś strącić. Nie. Niestety nie. Ale dobra. Ostatnio tędy przyłożyliśmy, więc ja nie ma co się tym razem przejmować. Idźmy po prostu z powrotem. Tym razem trasą domyślną? Da się chyba tak to określić. Oczywiście problemem może tu być spora ilość oponentów. Ale jakoś musimy sobie poradzić. Już z nie takich sytuacji wychodziliśmy cało. Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym względem tych takich większych, bo oni, no mocni sama.
Teraz jeszcze za bardzo życia nie mam, wskrzeszenia też chyba już nie mam. Więc no. Ciężko będzie. Nie mogę tutaj tak paść po prostu. To zaryzykowałbym znowu utratą ponad 3000, więc. No, nie mogę sobie na to pozwolić po raz kolejny. Więc tak, trzeba znowu rozgrywać to dużo ostrożniej. I dobra, zażrę jeszcze jednego grzyba, a potem będę żałował, ale. Ja. Musimy tutaj spokojnie zwiedzać, przeglądać, wszystko szukać. I tak, mamy tu kolejnego grzybka. Nawet dwa, więc fajna sprawa. I tak, pokonałem ich, więc czy w ich obozie cokolwiek było do znalezienia? Nie wydaje mi się. Chociaż jest tutaj ten cały wielki pień. Tu wydaje mi się, że może prowadzić do jakiejś znajdźki, więc tak. Prawdopodobnie się srogo mylę, bo nawet nie wiem, czy da się na niego wejść. Ale nie, ja się tak łatwo nie mogę poddać z tą kwestią. Ty gdzieś coś musi być po prostu. Tylko co, jeśli nie ma niczego więcej, to wydaje się taka trochę pustawa. Chociaż, co ja. Bo ja szukuję tutaj, ciężko mówić o tym, co jest pustawa, co nie jest w takiej sytuacji. Ale dobra. No jak widać, nie ma niczego. Zebraliśmy to trzeba i można iść dalej. No i zobaczymy. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Póki co tak. Nie ukrywam. Zaskakuje mi to nadal, że sobie tylko. O, nie, jest tutaj coś. Dobra. Słusznie mówiłem, że to nie może być aż takie pustawe. Musi coś być i jest przejście. Co prawda nie sądzę, że będą prowadziły jakieś szczególnie niezwykłe miejsce, że tak to nazwa. Ale jest. W sumie byliśmy tutaj, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Ja bym tu nie typerzył. No i jest też zero nektaru, czyli trujące grzybki. I ogólnie mówiąc, bardzo możliwe, że tu byliśmy. No ale ciężko mi powiedzieć, tak. Będąc szczerym. Ale nie, no takie miejsce naprawdę wydaje się delikatnie, chociaż znajome, więc. Ja. Prawdopodobnie, żebym tu był. Chociaż raz. Dobra. Oczywiście, że nie dałem rady uniknąć, bo czemu miałbym to zrobić? Ale dobra, mniejsza. Żyj grzyba, żyj grzyba. Oczywiście. Oczywiście. 3500, tak. Teraz są na szali. Potencjalnej śmierci. No cóż. Ja bym mądrzejszym wyborem byłby po prostu wrócić, skąd przybyłem, że tak nazwę. I tak, i po prostu na spokojnie to ogarnąć. A nie, tak szarżować w nieznane z taką ilością bogactwa. No ale cóż, ja to ja. Jak zwykle zrobiłem głupią decyzję. Dobra. Jest tak numer kolejny. Ataki maczugi nie wytrącają ich z równowagi. Więc tak. Już mi teraz najgorsze. Nie pamiętam, czy tutaj przed chwilą zginęłem, czy nie. Yep, nie, chyba aż tak źle nie jest. Więc tak. Super. Po prostu super. Jak dalej pójdzie, to stracę tutaj wszystkie grzybki. No i tym razem niestety. No tym razem niestety on. Że. Ja. Nawet nie miałem okazji wrócić do trupa. Super, po prostu. Super. Uwielbiam takie sytuacje po prostu. No cóż. I znowu posłyszysz swoją głupotę, stracimy wszystko. W takim tempie to nigdy nic nie osiągnę. Może lepszym pomysłem naprawdę byłoby zostać tam i eksplorować tamtą lokację.
Ale nie, no, jestem zbyt uparty. No, jasne, teraz dostanę jeszcze z żołędzia od niego. Co z czym strzelają. Ale naprawdę, moim zdaniem to są jakieś żołędzie, bo... Patrzę na to, jak się odbija, nawet od takiego zwykłego kaptura, no to definitywnie to muszą być jakieś takie... niewielkie rzeczy. Okej. Okej. Dobra. Tym razem spróbujemy wzmocnioną ripostę wykonać, żeby się trochę podleczyć. Ja ciekawym dlatego, że staram się oszczędzać grzyby na tyle, na ile mogę. I w sumie nie myślę, mógłbym użyć tamtej mocy lepszej. I wtedy bym po prostu chociaż przeżył. Okej, dobra. Ataki ładowane widać, że są skuteczne, przeciwko nim nawet, ale... Nadal są tylko ładowane, więc... Ciężko powiedzieć o atakach zwykłych, nieładowanych. Chociaż... dobra. Te 3000 to jednak może nie było aż tak dużo. Z perspektywy tego, że już mam 300 uzbieraną. Zawsze to znaleźć 10 takich podejść czy coś. Pewnie... W sumie nawet nie wiem, co chciałem przekazać w ten sposób. No i oczywiście łatwiej byłoby to wszystko robić, gdybym nie musiał wyfarmić ponownie, ale... Nawet z koniecznością ponownego wyfarmienia to nie jest aż takie... kropne, jak myślałem. Oczywiście mówię. Nie lepiej byłoby tego nie robić. Tyle. No cóż. Stało się. I okej. W związku z tym wszystkim też nie będę tutaj czekał, nawet biorę grzybki. I wiejemy. I tak, w tym momencie poszedłbym z powrotem do siedziby głównej, jeśli się tak to nazwać. I zobaczyłbym po prostu, gdzie poszły poszczególne trupy. Nie wiem, gdzie jest ta ostatnia broń, bo w sumie... Te, fajnie byłoby już uzyskać. Chociaż, jeśli nie mylę, nie jest jakaś szczególnie interesująca broń. Też ciężko mówić, skoro... Oczywiście, z własnej woli i z własnej głupoty to zrobiłem. Ej, dobra, nie będę ryzykował. Po prostu pokonamy go w tej formie. Oczywiście wiem, że też było ryzyko, ale pewnie gdybym tam szarżował, to znowu bym to utracił. I tak, to jest takie przejście, chyba tutaj gdzieś zginęliśmy ostatnio. Więc tym się teraz nie przejmuję. I tak, tutaj jest jakieś pójście ku górze. Tutaj też coś jest takiego. Aha. Znajduje tutaj taki przeciwnik. Aha. Nie, dobra, nie wiem po co to wszystko sprawdzam. Naprawdę lepiej byłoby chyba, gdybym pobiegł tak po prostu. I tak, to jest to takie bajorko z atmosferą taką jakby trującą. I jesteśmy już dosłownie na początku. Oczywiście, jako że tu jesteśmy, to z chęcią pozbieram grzybki. No i inne takie rzeczy. Ale tak, to za chwilę. Najpierw mamy ważniejsze sprawy. Czyli pokonywanie wrogów, żeby oni nas nie pokonali. Jak już udowodniłem, niestety jestem takim... nieogarm, że jestem w stanie zostać pokonany przez podstawowego przeciwnika pod koniec gry. I tak, jeden grzybek, nie najlepiej. I w sumie po raz kolejny ten trujący grzybek. Ciekawe, nawet nie wiem po co je zbieram, skoro one są takie... szkodliwe. Ale tak, mniejsze. Wypij to, a się przekonasz. Mogę wziąć jedną zdolność, która i tak mi się nie podoba. O, i tak. Mam tutaj właśnie dwa jakieś miejsca, więc zobaczymy najpierw tego gościa, potem tamtego. I tak, tutaj przechodzimy obok jakiegoś takiego przejścia. Nawet nie wiem, gdzie to prowadzi. Okej. Okej. Nawet nie wiem, gdzie to jest, więc jeszcze raz zobaczę. Takie przejście, okej. Może gdzieś to znajdę. Nie jestem pewien.
To już jest całkowicie obce, dobra. I ten tutaj... Jakieś wielkie korzenie i jaskinia, okej. Wchodzimy do jaskini. Aha, dobra, więc to jest jaskinia. I tam gdzieś powinien leżeć. Chyba wiem, co to jest jaskinia, więc okej. Mamy już postęp. Jednego z tych dwóch jestem w stanie mniej więcej zlokalizować. No a teraz to. Tutaj oczywiście zobaczymy wszystko z perspektywy kaderna. Jak zawsze. I tak, idzie pod jakimś takim jakby przejściami wśród skał, okej. Też ku tej wieży. O. Dobra. Czyli ten młotek będzie obstawiał w wieży. A przed wieżą gdzieś znajdziemy tamtą postać. Dobra, i proszę. Mamy skałkę taką jakby z korzeniami. Więc przynajmniej jedna rzecz jest pozytywna. Gdzieś z tej jaskini się idzie do tego gościa. Co dla mnie jest zdecydowanie fajne, bo... Kogo ja by dokłamywał? Po prostu chcę nowe postacie, chcę nowe bronie, chcę nowości, nieważne jakiego typu. Więc tak. Czy tędy trzeba iść? Nie wiem. W sumie nie jestem pewien, czy tędy przechodziłem, czy nie. Nie przechodziłem. Serio, był tak blisko. Chyba czeka mnie znowu walka z gościem tego typu. Jak mi się wydaje, będzie chyba przy każdym. Okej, ten nawet nie jest bossem. Więc to było zdecydowanie łatwiej i... Są dwie rzeczy. Jakiś napis. Grawerunek jakiś. A co z moim rodem? Czytasz to, drogi bracie? Czy pamiętasz jeszcze, jak graliśmy w szkole? Wtedy wszystko było prostsze. Kiedy nasze rozterki były tylko dramatem przebranym za teorię. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, mamy nową postać, więc zaraz leci szklinę. Okej. Nie, dobra, tak, ten będzie najlepszy moment. Okej, wyłapałem tego za dużo. Mój błąd, ale mamy nowe ciało. Jakkolwiek to brzmi. Jakiś taki... O. Wówka zamieszkany nie znam, człowiek to więcej niż jego ciało. Taki pomysł, że wydaje się być dosyć pancerny. Dobra. Zdecydowanie ma krótszy pasek. Energii, zdrowia ma za to więcej. Hałaśliwy. I ma dużo więcej tych tamtych to do riposte, do aktywacji mocy. Ciekawa, nie zaprzeczę. Ale dobra, było szybsze niż myślałem. Więc tak, tym razem pobawimy się tym ciałem. Nie będę znowu miał problemy teraz z energią przez to. Ale trudno się mówi. To byłem nowy, no to łatwo nowemu nie odpuszczę. I tak. Dobra. Pierwsze co to oczywiście trzeba odwiedzić tutaj, jak widać przebłyski się nie przenoszą. Smutne trochę, ale niech i tak będzie. I czyżby teraz nasz stary kolega tutaj się trafił samemu? Tak. Tiel akolita jest tutaj. A rozwasel też. Czyli pozostał nam ten jeden i tutaj jakiś ktoś. Dobra. W takim wypadku, witaj siostro. Posmakuj prawdy. Szukaj imienia 500. Nadal nie jest najtańsze, ale niech będzie. I jest to... No dawaj ta, kto to jest? Solomon Uczony. The greatest triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Okej, dobra. Zobaczmy w ogóle może jakieś są zdolności. Przypomnienie siły. Wydaje mi się, że to ma każda postać. Przypomnienie wiedzy. Stwierdzenie w powietrzu, tak. Tutaj jest zdecydowanie, kiedy ktoś otrzyma obrażenia. Dobra. Przypomnienie śmierci, to jest chyba to samo. Nagromadzenie dziedzictwa. Samo uzyskuje moją ilość decydowania, gdy trzyma cios podczas stwardnienia. Przyjemne, muszę przyznać.
Nagromadzenie uniesienia. Zabicie wroga ulepszoną ripostą może przywrócić pełne zdecydowanie. Uro. To jest piękne. To. Solomon ma szansę na uzdrowienie, używając umiejętności broni do ubicia przeciwnika. Powiem wam szczerze, to wezmę. Bo umiejętność broni w przypadku tego, co mamy teraz, to jest albo atak, albo podpalenie, co wydaje mi się, że obie będą bardzo łatwe do aktywacji, ale dobra. Trzymając święty gruczoł, okej, nawet nie wiem, co to jest, ale niech będzie tak. Otrzymuje 25 punktów maksymalnego zdrowia. Nie trzymając gruczołu, otrzymuje jeden maksymalny segment decydowania. Ha. Okej. Cokolwiek to jest. Czas pozostawienia w sferze przez przeciwników, zostajesz rozdzielony z Solomonem, zwiększa się. Zdecydowanie to też fajne będzie. Przezorności. Solomon zaznajmia się szybciej z przedmiotami i uzyskuje przebłysk podczas czytania wiedzy tajemnej po raz pierwszy. Okej. Nie wiem, czym jest wiedza tajemna. I okej. Ale tak, zdecydowanie będą się szybko to aktywować. I nagromadzenie tęsknoty. Rozmawiając z postacią, Solomon uzyskuje segment zdecydowanie. I okej, figurko Solomona. Postać uczonego, pogrążonego w nauce. No teraz zobaczmy w ogóle, czy mamy to może. Kilka tych figurek, czy nie? No. Nie mieliśmy tego jeszcze do tej pory. Dobra. W takim razie, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W nowym ciele. No dobra. Ja naprawdę nie wiem za bardzo, co mam mówić, poza tym, że zdecydowanie mniej energii może być sporym problemem. Jak już się przywykło do maksymalnego paska. W ogóle fajnie byłoby... Dobra, może nawet nie tyle, co fajnie byłoby, co zaraz to zrobię. Ale tak. Będę musiał właśnie sprawdzić, jak on się ten przedstawia z perspektywy tych samych gwiazdek czy punkcików, które też tam ostatnio odkryliśmy. Może nie wiem, okaże się, że ma i tak lepsze statystyki wszystkie od tego Karosa, czy jak mu tam? A może nie wiem. Po prostu chciałbym go też właśnie tak trochę sklasyfikować, więc tak. Karos Vassal ma wszystko na 5. Solomon uczony ma wytrzymałość na 7. Dobrze myślę. Pierwszą wytrzymałość się raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wytrzymałość drugą na 5 i zdecydowanie na maksa. Wiecie co? No, potwierdziło się, jest lepszy od Harosa. Więc starczy, do Harosa już nie wrócimy za szybko. No chyba, że będzie ku temu jakiś większy powód, którego ja nie znam. Ale dobra. Póki co, Solomon wydaje się być zdecydowanie lepszy pod każdym względem od Harosa. No się wiecie, no... Statystyki nawet swoje najsłabsze ma po prostu na równi z Harosem. Co powoduje mniej więcej tyle, że te... W ogólnym rozrachunku jest od niego lepszy. Tylko właśnie jeszcze nie sprawdziłem, jakie ma uniki. Standardowe. I co, tylko tamten jeden miał jakieś takie inne. Ciekawe. Oczywiście musiałem wpaść w pułapkę. I dobra. Wyknąć grzybka? Nie. Przy okazji widzicie co? Są tutaj takie skały. No i ta cała wielka żaba. Ale żaba mi teraz nie interesuje. Są te skały, które były symbolem tego. No, to już jest lekka przesada. Padłem w pułapkę przez wroga. To spowodowało, że drugi wróg mógł mnie zaatakować od tak po prostu. Dobra. Muszę być ostrożniejszy, zdecydowanie. No i też nie mogę polegać teraz na moim zatruciu, które było jako biel. Bo tutaj nasz
Nowy kolega go nie posiada. A i uniki też wydają się trochę takie wolniejsze. Dobra. I okej, zdecydowanie mam na maksa, więc jak... jest coś sens iść w ogóle? Wydaje mi się, że jest. Mhm. Mhm, dobra, dawaj, dawaj. Chyba nie będę czekał, nie będę czekał, grzybek. Nie chcę ginąć, więc tak, grzybki. Grzybki to moi przyjaciele. Przeżyłem. Co nie zmienia faktu, że zdecydowanie muszę użyć posty ulepszonej na pierwszym lepszym wrogu, którego spotkam. Dobra, może nie takim pierwszym lepszym, bo na nim nie chciałbym tego robić. Znajdziecie, po prostu się nie uda. Ale muszę też pamiętać o tym właśnie, więc tak. Nie mam trucizny, ale mam... coś takiego. W ogóle nie wiem, czy mi się to wydaje, czy co, ale patrzcie, on się pali razem z maczugą. On się palił tak ciągle. Nie. Nie, naprawdę nie widziałem tych znaków wcześniej. No, widzicie, zgasło to. Okej. Okej. Jakikolwiek jest sens tego wszystkiego. Wow. Postać, która... która właśnie wraz z maczugą się rozpala. Dobra. Dobra. Leczenie, oczywiście. Chyba to delikatne, ale wiecie, zawsze lepsze delikatne leczenie niż brak leczenia, więc tak. O nie. No to tyle z moich planów o leczeniu się. Jeśli widzę jego, to nawet nie będę czekał. Po prostu podpalamy maczugę i siebie. Mhm. Wow, ale... wiesz co? Mam może teorię. Co jeśli to jest działa tak, że po prostu się jako postać związana za życia z daną bronią, próbuje tą moc tej broni, czy dostaje jakieś dodatkowe benefity? Powiem szczerze, póki co tak to wygląda i bimber na wyższej jakości. Okej. Okay. O, niestety zgasła. Zanim miałem okazję podejść do kolejnego. Więc tym razem będzie trochę ciężej, bo nie mogę aktywować znowu tej mocy. To się wiem, że mógłbym spróbować, ale... no ale wolę nie. Nie podczas bezpośredniej walki z... dobra. 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 Dobra, dobra, dobra. Dobra. Udało się ogarnąć. Teraz tak, te wszystkie symbole są tutaj. Ja. Więc okej. No i tak, związkiem... Co ja w ogóle mówiłem? Robić co, wybaczcie, co się pogubiłem, ale tak, że tamte... a, dobra, że tamte znaki są tam, te takie głazy. I jest to tak jak mostek, nie wiem, czy widziałem, jak Hadern tędy przychodził, czy widziałem to ogólnie, ale wydaje mi się, że to po prostu widziałem, więc co. Nie wiem, czy to dobra decyzja, ale muszę spróbować. O nie. O, zdecydowanie nie.
Okej. Okej. Dobra. Póki jeszcze mam okazję. I jest niebezpieczna sytuacja, oczywiście. No nie! Widzicie to? Po prostu nie. Ech. Blisko. No cóż. Smutek. Może jeszcze jakiś uda się coś z tym zrobić. Dobra, dobra, fajnie, dzięki. Ale to tak, teraz nie jest potrzebne. Ale proszę, kto by pomyślał, że tak blisko w ogóle było to ciało? Nie mógłbym to się spodziewać, gdybym dokładniej przeglądał te opisy. Inne takie rzeczy. Tak, jestem lamą, która nawet nie ma chęci sprawdzać tego regularnie tylko. A jak zajdzie, to znajdzie. Więc tak. Okej, okay, co my tu mamy? Pieczony szczur. Powiem szczerze, wolę nie stosować, dopóki się właśnie nie dowiem, jak to działa. A żeby się dowiedzieć, jak to działa, muszę mieć po prostu okazję do jedzenia. A żeby to jeść, to wolałbym najpierw jako ten cały, no ten nasz, z którego obecnie korzystamy, zamaskowany gościu. Wolałbym, żeby po prostu zdobył swoją umiejętność. Konkretnie mówiąc, tą. Znaczy nie tą, to. Nie. To też nie to. O. Nie ma tego? Wydawało mi się. Wydawało mi się chyba, że coś takiego było. Rozmawiając. Aha. Nie, dobra, to jest to, czyli 8 i 1100. Dobra. Ja ślepy jestem tym. Więc no, 1100 nie jest co mało. No i 8 przebłysków, które mogę zdobyć używając tęsknoty, mądrości i innych tych wszystkich, ale te. Zanim to zrobić, też trochę czasu minie. Więc no, nie wiem jak to będzie. Ale jak tylko będziemy okazję, to od razu. Po prostu od razu, jak tylko będzie okazja, mówię szczerze, to co wykorzystam. I tak. Po prostu. Wtedy zacznę żreć te wszystkie szczury, żaby, inne świństwa, które tutaj udało mi się zebrać. Co? No niestety, ale. Wybacz mi, gro, nie mam zamiaru się pakować w nie wiadomo co. I tak samo te trujące grzyby, jakie je nazywam, czyli te szkodliwe. Będę żarł dopiero po tym, jak to osiągnę. I tak, jeszcze musimy tylko pokonać gościa. I powinno być spokojnie. Dobra. Udało się go zripostować nawet, więc jest naprawdę bardzo dobrze. No, dobra. Wybaczcie to krótkie cięcie, ale. Pies mi zaczął już czekać. Tak. No dobra. Jak widać, pokonany. Udało się zrobić przebłysk i trochę tych innych rzeczy. I tak, gałąź. Nie wiem, czy on pod tą przechodził, czy pod jakąś inną. Ale uznajmy, że pod tą. Prawdopodobnie to było tamte. Nie był ten obóz, ale. Po prostu, ze względu na to, że jestem tutaj blisko tego, to chcę sprawdzić, po prostu, czy może to było jednak tutaj. Mhm. Dobra. No, przykaz dawaj. Pokaż mi, co cię stać. Wow. Brawo. Ten zripostować gościa doprowadziłem do tego, że jestem na skraju życia. A chciałem go tylko i wyłącznie zripostować, żeby oszczędzić sobie na grzybkach. No nieźle. Więcej grzybów teraz bym musiał zjeść, niż bym zjadł, gdybym tego nie chciał robić. No dobra. Po prostu idźmy naprzód.
Może coś znajdziemy. Dobra. I to chyba nie było tam. Ale i tak warto było spróbować. I znowu dotarliśmy ten do przedmieści, więc. Tak. Więc jesteśmy w miarę daleko względem początkowej lokacji. Zawsze jak jesteśmy trochę oddaleni, to pojawiają się przedmieścia, więc no. Gdziekolwiek to jest, jest na pewno w miarę daleko do lokacji początkowej. Mówiąc szczerze, nawet na tyle daleko, że może bym nawet nie trafił tutaj. Więc tak. Oczywiście. O, jakie to piękne. Jakie łatwe. Jeśli się ma płomień. Nie, ale nadal. Nadal mi zaskakuje to, jak wygląda, jak po prostu Solomon się zmienia pod wpływem mocy tej maczugi. Więc tak. Tak jak mówiłem wcześniej, nawet będę tak mówił. Wydaje mi się, że naprawdę, jako że on wpływa, na niego wpływa ta maczuga. Dużo mi moc, wydaje mi się, że to jest broń tak jakby jego za życia. Dobrze, idziemy. Że każda postać miała coś takiego, jakieś takie fajne efekty przy używaniu mocy poszczególnych broni. Ale jaka jest prawda, to się przekonamy za chwilę. Kolejny. Kolejny. Dobra. No pokaż. Pokaż, na co ci stać. Szkoda tylko, że nie mamy przyspieszonego zdobywania tej całej energii. Przyznam się szczerze, zapomniałem znowu, jak się nazywa. Dobra, zdecydowanie. Jestem lama, że ciągle takie rzeczy zapominam. Ale tak. Szkoda. Szkoda, że nie mamy tego czegoś, bo gdybym to miał, wyobrażacie sobie, ja ciągle bym miał po prostu maczugę moją podpaloną. A i to byłoby piękne. I tak, można iść tam. Ale nie. Nie mam po co tam iść, ani nic. Po prostu. O co? Ja wiem, tu kiedyś nie byliśmy. Wydaje mi się, że może już byłem w końcach tego miejsca. Albo coś, nie. Zdecydowanie nie byłem blisko jakiegoś innego klifu, ale to nie było tutaj. No, spokojnie. Pokonamy tego słabszego, żeby mieć czyste pole do walki z tym mniejszym, mocniejszym. I tak, widzę, że mógłbym podpalić maczugę, ale szczerze mówiąc, tego po prostu nie zrobię, bo najprościej w świecie nie chcę. I tak. I prawdopodobnie przez to chciałbym mówić, że już zginę. Nie jestem bogiem, bogowie nie istnieją. Okej, czyli to jest taki jego dziwny, tak jakby slogan. Nie jestem bogiem, bogowie nic nie. Okej, dobra. Jesteśmy tu. Kolejne nowe miejsce. Co drogą, będę musiał też niedługo nauczyć się kopniaka w końcu na jakiejś postaci, żeby zdobywać achievementy, bo w sumie. Nie wiem, czy wspominam, ale jest achievement za zabić kogoś kopniakiem, po prostu zrzucając go z wysokości. Ale dobra. Mniejsza o to. Jesteśmy. Co prawda, zanim wejdę do środka, chcę znaleźć to jeszcze nowsze ciało, że tak nazwę. Bo on był pokazany gdzieś tutaj w okolicy. Tam w sumie on. Nie wiem, czy powinienem w ogóle kategoryzować płcią postać, kiedy jeszcze tak naprawdę jej nie znam. Tak samo w sumie. We wszystkim, chociaż dobra. Można mówić on w kontekście on trup. Bo trup jednak w języku polskim to jest ten męska postać i leżę w takim miejscu. Ja oczywiście nie zauważyłem.
No cóż, teraz będę musiał jakiś fajny montaż tego po prostu zrobić. Skoro mam dwóch trupów. Dobra, mam. Jakoś to się ogarnie. Nie wiem, jak, ale spróbuję po prostu zmontować w jakiś fajny sposób taką miniaturę. Po przekątnej było, że tak nazwę, właśnie jeden i drugi. I okej. Trzy punkty tego czegoś. Strasznie króciutki pasek i olbrzymie życie. Nie wiem, czy to coś dla mnie. Ojej, jeszcze jakiś przeciwnik, który wydaje się być groźny. Przepaść. 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 Oczywiście, że przepaść. Jak mogło być inaczej? I've kept your flesh safe, foundling. Yes, taste the truth. You're not ready. No cóż. Że przyznać, że wydaje się jeszcze bardziej opancerzony niż te poprzednie postacie. Oj, ale ta mała energia zdecydowanie będzie dla mnie wielkim problemem. Powinienem wziąć jakąś broń lżejszą, jeśli chcę z niego korzystać. Ale prawdę powiedziawszy... Jak chcę z niego korzystać? Może wiecie co, zanim pójdę gdzieś dalej, to zobaczmy w ogóle jego moce. I co, jak tylko, żeby to zrobić, to trzeba... imię poznać. Więc użyjmy pozostałości taru. I tak, daje to 80. Co my tu mamy? Maść staru. Nie wiem, co to ma być. Co to? Zastygły tar. Jest i jeszcze potem właśnie to maść taru i maść taru. Dobra, tu jest 150. Zobaczmy tutaj. 750, okej, to jest dużo warte. I sprawdzę jeszcze to. 500. Okej, wiecie co? W takim wypadku zużyję może większość. I a nuż uda mi się już uzbierać wystarczająco dużo, żeby jakąś fajną umiejętność wykupić. Albo... niewiele brakuje, żeby dać na coś kwas. Tutaj można kwas za 2500 kupić. Ale zanim coś naprawdę zobaczę, jak to wygląda z nim. Z tym gościem. Jest to. Uwaga, uwaga. Eredrin czcigodny. Promises all were desperate to hear. Myself not least. For I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in their book, swearing myself to the deathless doctrine. My armor clattered on the ice as I knelt before them and asked myself if I would ever be worthy. Wow. Wiecie co? Tutaj mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Lód. Z lodem jest skażona tylko jedna broń. Ostrze męczennika, więc... może to być kontrintuicyjne, ale chyba wezmę mu. Ostrze. A póki co zobaczmy jeszcze opcje. Standardowo. No. Też to jest standardowe, to też. Teraz... zadaję dodatkowe obrażenia pojedynczym wrogom. Nie do końca rozumiem, ale ciekawie zapowiada się. Ataki zadają dodatkowe obrażenia. Powodując częstsze chwianie się przeciwników. Zdecydowanie to bierzemy. Maksymalne zdrowie zwiększa się o 15%, super. Wysokie budynek egzekucji po zabiciu wroga. Każdy budynek zwiększa bazę wyobrażenia ataku. Wow. Ha. Ile mamy tego? 1500.
Dodatkowe obrażenia. 3. Egzekucja. Powiem szczerze, mam tutaj zadumę, ale jej nadal nie chcę używać. Uczucie. No weźmy jedno uczucie, ile to daje? 4. I nadal mamy daremność, która daje 1. Nie, możemy wziąć. Chyba mądrość dawała 3, nie, 2. Dobra. Idealnie mam 8. Więc mogę wziąć egzekucję, albo obrażenia większe ogólnie. I powiem wam szczerze, jak to wydaje się być dobra, jak to właśnie wydaje się być ciekawe i super potężne. Wezmę to. Częstsze chwianie się przeciwników, chociaż nie, te jeszcze większe obrażenia będą się stakować. Nie, dobra, bierzemy jednak egzekucję. Jakiś opis? Poproszę. Unburdened by the fears of lesser creatures. Deliverance from guilt and shame. There is no need for the agonies of the living when ascension awaits. Dobra. Dobra. Teraz jeszcze... Dobra, to już było. Teraz w sumie... Wziąłbym to. Nie mamy dla niego co prawda mocy, ale... Wydaje mi się, że skoro mówi coś o lodzie, to ta broń jest z nim skojarzona. I cóż, z perspektywy czasu mogę powiedzieć też, że to jest broń, którą najlepiej mi szło. Pewnie będę żałował, kiedy spotkam tego. Aderna z jakąś tam szybką brońką. Ale tak. Jeden ładunek, okej. Okay. Mój cios zadawał 11. Zobaczymy, ile teraz będzie zdawać. Pojedynczy cios, nadal 11. A drugi już 32, okej. Okay. Okej. Okay. Teraz... Nadal 30? Coś mi tu nie gra. Wszystkie moje ataki biją dokładnie tyle samo, ile biły wcześniej. Więc gdzie są te bonusy, o których tak... które tak obiecywali tutaj? O! Okej. Okay. Nadal 21. Dobra, jest 12. Czyli procenty powoli się bardzo rosną. Tak się bardzo rosną. Dziwnie to powiedziałem, ale dobra, rosną. To oznacza mniej więcej tyle. Każdego wroga musimy pokonać i teraz ile jest? 31. Tak, bardzo powoli to rośnie. Ale z każdym pokonanym wrogiem będzie to jeszcze większe, więc... Tak. Ryzykowne przedsięwzięcie. Ale powiem wam szczerze, ja jestem za tym. I co najlepsze, to jest przy tym przy okazji wszystkie moje te trzy paski, które mam, będą wykorzystywane w 100% na riposty, jako że nie mam mocy dla ostrza męczennika. Więc życie będę mógł też łatwo odzyskiwać na wypadek jakichś problemów czy coś, więc ta. Największym problemem dla mnie będzie definitywnie energia. Ale ta. Może wielkie obrażenia są wystarczająco dobre, żeby pokryć rekompensatę za tą energię. W ogóle ciekawa sprawa, muszę przyznać, bo z tego co widzę, to wszystkie bronie biją prawie że identycznie. Przynajmniej na pierwszym ciosie. Tam dalsze sekwencje to ciężko mi oceniać, aż tak bardzo. Ale dobra. Jak mówiłem, chcę iść przez wszystkich wrogów. Nieważne jakim zagrożeniem to się wiąże. Głównie po to, żeby zdobyć jak największe ładunki. Więc... Zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. I wiem, że na pewno jestem głupcem próbując takich rzeczy, ale... Okej, 34, więc już jest różnica rzędu dwóch obrażeń. Względem oryginału. Jeśli byłoby coś, co też przyspieszyłoby regenerację wytrzymałości, byłoby to super. Póki co taki atak bije 18. Więc nie wiem, czy jest to dobra zmiana, czy nie tutaj 31 nadal. W ogóle... Fajnie byłoby też znać wartości procentowe, dokładnie jak to działa. Dobra. I tak, i przy okazji, mimo tego, że mam mało energii, walczę ostrze męczennika, patrzę, to prawie nie otrzymuję obrażeń. Nie wiem, czy to ma potwierdzać tylko jedną rzecz, że jednak ze wszystkich broń to ostrze męczennika jest stworzone dla mnie.
czy co? A może to jest kwestia tego, że teraz jakoś ostrożniej gram przez to, że nie mam takiej energii. Ale dobra, 17 ładunków i teraz tak. Tędy przychodziłem ostatnio, czy nie? Bo szczerze, już nawet nie kojarzę. No ale teraz to nie ma znaczenia, i tak tutaj przyszedł, bo widzę wroga. Każdy wróg to jest okazja do zdobycia kolejnego ładunku egzekucji. A, dobra, tędy przychodziłem, tak, tędy definitywnie. W sumie mało życia straciłem, ale zeżrę tylko jednego grzybka, co mi tam szkodzi. Bra. No pokaż, co potrafisz. Pokaż, co potrafisz. Dawaj. Dobra, niepotrzebnie się tak męczyłem z tym maczugą, która mi się spodobała, powiedzmy, tematycznie, ale ostrze męczennika, co jest dopiero piękna broń. Z perspektywy czasu muszę to przyznać. Owszem, pewnie przeciwko Hadernowi będę przeklinał moment, w którym wybrałem ostrze jako znowu swoją broń. Ale teraz nie idziemy do Haderna. O nie, teraz idziemy gdzieś w całkowicie inne miejsce. Trzeba w sumie idziemy do Haderna, ale najpierw musimy zrobić coś innego, więc tak, może o tym bardziej chodzimy. Dobra, przedmieścia. Nadal jeszcze niestety 3 ataki. Smutne. Fajniej by było, wiecie, musisz ich na dwa pokonywać czy coś. Patrzę na to, że mamy 22 ładunki. Ale spokojnie. Lada moment może się to zmienić. I w ogóle to jest piękne. Patrzcie, jak mało otrzymuję obrażeń od tych tamtych. Dobra. Czerwonego zaraz też się pozbędziemy. Będzie on moim 25 ładunkiem. Czy tego chce, czy nie? Oj. Tak. Może taki jednak zachowawczy styl gry jest lepszy dla mnie niż takie szarżowanie z pełną energią na szybko. Może. Może dano mi po prostu podążać ścieżką nuba w Souls-like'ach. Jeśli ktoś nie wie, o co mi chodzi, mówiąc ścieżką nuba, to chodzi mi właśnie o styl pod wytrzymałe ciężkie zbroje, powolne ataki, inne tego typu rzeczy. I ogólnie mówiąc, w społeczności Dark Soulsów wiele osób to po prostu nazywa ścieżką nuba, chociażby przez takie rzeczy jak właśnie to, że najcięższe zbroje często zmieniają grę w za łatwą, a ciężkie bronie też często nie wymagają aż tyle skilla, żeby być skutecznymi, co daje im na to takie sztlety. A i przy okazji tutaj coś jest? Skrzynka. Czego innego mogłem się spodziewać? Święte Pismo Buntu. To tutaj można te Pisma Buntu jakoś farmić? Nie. To dziwne, bo wydaje mi się, że drugi raz w tym samym miejscu było. Dobra, dobra, mniejsza z tym. 30 ładunek. A to odchodzę. I tak, tutaj jest on i chyba czerwony też tu był. Nadal 3. Tak, jest czerwonym. Ale spokojnie, damy radę. Damy radę. Okej, tu jest 2 czerwonych. To teraz gorzej. Okej, bije to już 20, więc jest jakaś tam różnica. Teraz tak. Kamienie. Uciekamy na atak, uciekamy. I spróbujemy może kontrę zrobić. Ryzykowne, ale... Nie. Nie, nie ma co ryzykować. Jak muszę się leczyć, to już zeżrę tego grzybka. Ale nie chcę stracić moich 30 ładunków. Nie po to je nafarbiłem, żeby teraz je stracić przez głupią chęć ripostowania. Spokojnie. Jeszcze żyjemy. I weźmy może grzybka. Co prawda leczy tyle co i nic. Ale dobra, 32 ładunki. Pieczony szczur. Pieczone szczury ciągle się pokazują.
I mówiłem, że tego nie ruszę, ale mam tego tyle. Warto byłoby zobaczyć. Jak on 35 punktów życia przez 10 sekund pochłania. Zdecydowanie. Oj. Dobra. Nie jest aż takie złe. No. Grzybki jednak są lepsze. To nie chodzi o, wiecie, jakieś takie preferencje. Prawdopodobnie i tak wmaksuję sobie lada moment szczura, żeby na sytuacji, kiedy grzyby mi się skończą, mieć nadal jakieś leczenie. Albo może inaczej. Na walkę z Hadernem zdecydowanie ubiorę szczura. I tam się powinien wymaksować sam, naturalnie. Ale tak. Powiedzmy sobie, że mimo wszystko... O, efekt przyjemny. Jakkolwiek nie najlepszy w wielu sytuacjach, tak przyjemny. I okej, 35 ładunek. Okej, upadki jednak trochę bolą. I w takim... W takiej sytuacji może już przypiszę szczury od razu, numer 3. I chociaż nie jest to najlepsza opcja, no to... Po prostu będę brał tego szczura, żeby pomału się wymaksować. Ale ta 35 też jest dużo lepsza niż 30. Nie 5 punktów, ale jednak robi sporą różnicę. I dobra, mogę tam wracać jeszcze po pojedynczego strzelca czy coś, ale... Aż tak zdeterminowany na to nie jestem, poza tym zaraz będzie godzina nagrania, co oznacza, że powinienem kończyć. Też kiedy ja mam tutaj swój jakże ambitny cel odzyskania utraconych tych tam. Nawet nie wiem, dlaczego tam było, ale i tak chcę je odzyskać. Więc no. 34, dobra. Nie wiem, jaki to jest procent ogólnych obrażeń. Ale ponad 10 już mam zwiększony, więc te. Nie wiem, może to jest tak, że dosłownie każdy ładunek to jest 1% i mam teraz 30 parę. Nie, 30 parę to nie, możliwe. Dobra, przeżył. I w sumie, wiecie, cieszę się, że przeżył, bo to jest oznacza... To jest, oznacza tak. Oznacza to mniej więcej tyle, co to, że kolejny ładunek dostaniemy. Bo gdzie on jest? A, tutaj. Mhm. 39. Fajnie byłoby mieć już tą, powiedzmy, 40 przed spotkaniem z tamtym miejscem, ale... No trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Albo jak to inni mówią, jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. Nie wiem skąd to się wzięło, ale... tak też niektórzy mówią. I było tu 800. Okej. Okay. Tym razem będziemy walczyć na stabilnych ziemiach, a nie na takich, jakichś takich, takich... w ogóle mi nieznanych. Okej. Okay. Dobra. Jesteś godnym przeciwnikiem, to ci muszę przyznać. Nawet bez wsparcia ze strony dziury. I chyba przeciwko nim przydałoby się coś szybszego, zdecydowanie. Ale dobra, pokonany. W sumie nie wiem, czy możemy szczury zamiast grzybów. A dobra, grzyby leczą szybciej, nie tak. Dlatego. Ale dobra, mamy to. Teraz nie wpadnie tylko w dziurę Gwiezdny Kluczu. Powinniśmy być w stanie odwiedzić to miejsce. Zdobędziemy tutaj może kolejną broń, ale to już będzie na nowym odcinku. Bo teraz jakoś tak... Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ewentualnie zużyjemy jakieś tam nasze jeszcze te wspomnienia, żeby jeszcze bardziej ulepszyć naszą postać. Tym samym, no. Zwiększymy sobie albo zdrowie, albo otrzymywane obrażenia. Czy otrzymywane, zadawane. Łocie. Wieczny Nartex. I tak. Ciekawe. I mamy tutaj właśnie młotek. Miejsce. Jak mówię, nie ruszam tego teraz. Budzimy tylko ją. Zobaczymy, co ulepszyć za ile. I już. I speak not only of my brothers and sisters, but of their twins.
Just as every flame casts a shadow, so too does the spirit. And here they manifest. Reflections, birthed from a broken mirror, a shattered place. Best not to burden yourself with such thoughts. Okej. I tak, boski tar. Więc co tu mieliśmy? To jest super. To jest super. To nie jest aż takie potężne moim zdaniem. No i to jest fajne. To jest fajne. To też. Mam tylko 2,5, więc mógłbym wziąć albo to, albo to. Więc tak. 8 i 6. Jeśli uda się to zgromadzić, to po prostu będziemy mieć potężne, czyli tutaj jest to w sumie 14 potrzebujemy, czyli jeszcze 13 musimy znaleźć. Więc tak, mamy tu niby różne. Ale wiecie co? Pierwsze co, to zobaczę tą całą zadumę. Ile to daje? 5. Okej. I... co i to tak... I to znikło mi z listy. Głupie. Dobra. Prawda, ile daje? 15, okej. Okay. Ja już nie potrzebujemy więcej. Dobra. Ale w takim wypadku zwiększamy zdrowie o kolejne procenty. They say that beyond the ice, the old world is preserved. No war, no famine, no suffering. Eternal peace, shielded by their unwavering sovereignty. A lineage that spans centuries. Why should I not be counted among the privileged? Hmm. No i oczywiście to. I waited as Iovaid prostrated herself before the altar. Something shifted. A shadow moved just at the edge of my vision. I turned my head, but I only found another corner of the empty cavern. The wind picked up. And the Ovate raised her head. The martyrs are here, she promised. No dobra. W takim wypadku zrobiliśmy wszystko co trzeba i ten pasek się wydłużył. Będę musiał sprawdzić. Ale póki co tak. Naprawdę już zakończymy, mamy godzinę i 3 minuty. No i co, już jak widać, mamy komplet. I ku nawet moim własnym zaskoczeniu, najlepszą postacią dla mnie póki co okazuje się postać z najmniejszą energią. I to nawet na... po prostu to widać gołym okiem. Ale nie ma przebacz, ja muszę po prostu zobaczyć, jakie on ma statystyki, więc zatem zakończymy, na tym ekranie dosłownie mówiąc. I tak, wytrzymałość 10, druga wytrzymałość 3, zdecydowanie 3. No, jak widać, bardzo wytrzymały. Niestety, nie aż tak dobry w innych rzeczach. Jednak nie jest to dla mnie problemem. I w tym momencie kończę dzisiejszy epizod, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się wkręcam coraz bardziej, więc cóż. Widzimy się za tydzień w kolejnym epizodzie Mortal Shell'a. Miejmy nadzieję, że uda się też osiągnąć jakieś większe sukcesy. Chociażby, nie wiem, odblokować ostatnią broń z listy. No i to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.